22 maja 2017 roku rozpoczyna się Kongres Sprzedaż. Najważniejsze wydarzenie z zakresu zarządzania sprzedażą w Polsce. Ja nazywam się Marcin Renduda i będę miał przyjemność moderowania całego wydarzenia. Zaprosiłem dzisiaj pana Siergieja Fuchs z firmy AMA Institute. Panie Siergieju, czy mógłby pan w kilku słowach przybliżyć tematykę swojego wystąpienia? Tak, będziemy mówić o tym, że w XXI wieku, w świecie rozwoju technologii, większość tego, co posiada przedsiębiorstwo, jest bardzo łatwe do skopiowania. A to oznacza, że kluczowym elementem dla organizacji staje się sposób interakcji z klientami. Obszar sprzedaży właśnie jest miejscem, w których tych interakcji jest najwięcej. Dlatego zdolność organizacji do osiągnięcia sukcesu w dłuższej perspektywie czasu zależy od tego, w jaki sposób sprzedaż jest organizowana. A to oznacza, że strategia sprzedaży powinna być umiejscowiona w centrum strategii przedsiębiorstwa i powinna być w centrum wszystkich procesów planistycznych i strategicznych, które się odbywają w organizacji. Rozumiem, że będzie pan mówił o tym, w jaki sposób umieścić sprzedaż w centrum strategii całej firmy. Tak. Powiemy o filarach, na jakie trzeba zwrócić uwagę, powiemy, w jaki sposób je zbudować i powiemy, że w erze big data zarządzanie analityczne, zarówno obszarem sprzedaży i cyklem życia klienta, jest kluczowym, aby zbudować bardzo efektywną organizację sprzedaży w XXI wieku. Pan Siergiej wspominał o filarach, a jakie to filary poznają państwo 22 maja 2017 roku na Kongresie Sprzedaż w Warszawie. Zapraszamy.